Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym pokazać w tej części kursu, na czym polega działanie tzw. snapping options. Są to narzędzia, które dostępne są na panelu z narzędziami w dolnej części widoku 3D. Otóż mam przygotowane na scenie kilka obiektów. Są to kula, sześcian, dwa stożki, jakiś taki dziwny krzyżowy kształt, którego środek jest poza siatką mesha. Teraz, aby pokazać, jak działa przyciąganie do siatki, no to znamy to już. Wystarczy zapaść za strzałkę, na przykład w kierunku osi Y, pociągnąć i wcisnąć klawisz Ctrl. W tym momencie obiekt jest przyciągany do siatki i jego ruch odbywa się skokowo. Aby ten ruch wygładzić, mogę wcisnąć dodatkowo jeszcze klawisz Shift, a więc trzymam wciśnięty Ctrl z Shiftem i wtedy skok odbywa się co 1/10 poprzedniego skoku. To jest przyciąganie do siatki. Ten tryb można włączyć, żeby był ustawiony zawsze, automatycznie. Jeżeli wcisnę guzik z magnesem, który jest znowu w narzędziach na dole, wtedy nie muszę naciskać żadnego klawisza Ctrl, tylko od razu ruch odbywa się z przyciąganiem do siatki domyślnie. Klawisz Ctrl wtedy powoduje, że przyciąganie do siatki jest wyłączone. Z klawiszem Ctrl jest więc sytuacja odwrotna. Mogę przesuwać obiekty płynnie. Z klawiszem Shift przesuwam je co 1/10 oczka siatki. Teraz, to przyciąganie to jest standardowe przyciąganie do siatki i powinno być już znane. Natomiast można również włączyć przyciąganie obiektu do obiektu. Robi się to wybierając z menu nie tylko inkrement, który oznacza siatkę, ale również wierzchołki, krawędzie, ściany albo całą objętość. Zacznijmy od wierzchołków. Gdy wybiorę sobie przyciąganie do wierzchołków, wtedy każdy obiekt przeciągany z klawiszem G będzie z klawiszem Ctrl przeciągany do wierzchołków. A więc teraz na przykład jestem w stanie postawić tę kulę w tym miejscu, gdzie są wierzchołki w mojej kostce. Tak działa przyciąganie do wierzchołków. Oprócz tego, że mam to przyciąganie włączone teraz, jest także pewna ilość opcji, która określa, jak to przyciąganie działa. I tutaj w menu mamy na przykład przyciąganie do najbliższych wierzchołków. Jest to dosyć zaskakujące i mało znane działanie. Jeżeli na przykład będę tę kostkę, którą tutaj mam, przyciągał do kuli, to wierzchołki, które są bliższe, będą się przyciągały, a te dalsze nie. Działa to w ten sposób, że na przykład dolny, lewy fragment kostki będzie się przyciągał elegancko do lewego fragmentu kuli, ale już do prawego fragmentu kuli będą się przyciągały wierzchołki, które są po prawej stronie klocka, dlatego że są bliżej do przyciąganego elementu. To właśnie jest działanie opcji, która nazywa się closest, czyli najbliższe wierzchołki przyciągane do wierzchołków innej bryły. Oprócz tego mogę również przyciągać coś takiego jak środek bryły i to jest opcja center. Center działa w ten sposób, że centrum obiektu przyciągane jest do wierzchołków. W przypadku akurat kostki i kuli nie za bardzo widać, na czym to polega, ale gdybym wykorzystał na przykład taki stożek, którego centrum jest w jego wierzchołku, jest to stożek odwrócony, wtedy mogę bardzo łatwo pokazać, jak to działa. A więc zbliżyć wystarczy centrum obiektu do jakiegoś wierzchołka i z klawiszem Ctrl natychmiast następuje przyciąganie. Jeżeli centrum obiektu jest poza obiektem, nie ma to żadnego wpływu na działanie tej opcji. A więc mogę również przyciągać centra obiektów, które nie są taką całkiem wypukłą, spójną siatką. I teraz jest jeszcze jedna dodatkowa opcja, która w tym trybie działa. To znaczy automatyczny obrót bryły pod kątem takim, pod jakim jest ta bryła, do której przyciągam. Fajnie to widać w przypadku stożka, ponieważ jeżeli go zaznaczę, to on się będzie oczywiście przyciągał do wierzchołków, ale ustawiał się będzie w takim kącie, jakby pod takim nachyleniem, w jakim są normalne do tych wierzchołków. Fajnie to wygląda również na kuli. Mogę na kuli na przykład postawić stożek idealnie na samym czubku i wtedy mam stożek, który dotyka kuli. Bardzo proste i bardzo wygodne. Oprócz tego mamy także przyciąganie do czegoś takiego jak median. Median to jest środek geometryczny bryły, nie prawdziwy środek mesza, tylko środek geometryczny. W przypadku trybu obiektowego nie widać żadnej różnicy. Jeżeli przyciągam obiekt, no to on przyciąga się do wierzchołków swoim środkiem. Natomiast w trybie edycji, kiedy są zaznaczone wszystkie wierzchołki, mogę je przeciągać. Wtedy przyciąganie odbywa się do ich wspólnego geometrycznego środka. Tak jak to w tej chwili widać. A więc mogę na przykład wspólny geometryczny środek wszystkich tych wierzchołków zaznaczonych ustawić na szczycie stożka. W taki właśnie sposób. Oczywiście obiekt ma swój środek w miejscu, w którym on pozostał, bo w trybie edycji środek przecież się nie może przesunąć. Dobrze, wróćmy w takim razie tutaj. Tak działa opcja median. I dodatkowo jest jeszcze jedna opcja, która nazywa się Active. Active dotyczy w trybie edycji aktywnego, ostatnio zaznaczonego wierzchołka. A więc gdybym chciał na przykład, aby ta bryła czworokątna, ten krzyż taki, swoim wierzchołkiem, który jest tutaj w tej części, dotknął wierzchołka, który jest na stożku,
to ten wierzchołek muszę uaktywnić, a więc go odznaczam i zaznaczam ponownie. Teraz ten wierzchołek ma kolor biały, co oznacza, że jest aktywny w zaznaczeniu wszystkich wierzchołków. Przeciągając taką bryłę z klawiszem Ctrl, mogę spowodować, że ten właśnie wierzchołek będzie wstawiony w wierzchołek, do którego przyciągam całość. A więc to jest działanie opcji Active. Jest to bardzo fajne. Oprócz tego mamy jeszcze inne opcje możliwe. Na przykład przyciąganie do krawędzi. Przyciąganie do krawędzi ma taki sam zestaw opcji i działa w podobny sposób, z tym, że przyciąganie odbywa się no właśnie do krawędzi. A więc jeżeli złapię taki stożek i przyciągnę go do plane'a, to widzę, że przyciągam do krawędzi danej czubek tego stożka. Tak to wygląda. Oczywiście działa to również na kuli. Na każdym obiekcie gdzieś tam mogę taki stożek sobie postawić. Również na stożku, mam wtedy dwa stożki, mogę go postawić gdzieś tutaj. Natomiast Blender nie precyzuje i nie pomaga w żaden sposób ustawić na przykład w idealnej połowie krawędzi. Gdybym chciał to zrobić, musiałem tutaj wstawić wierzchołek, a później do tego wierzchołka przyciągnąć. OK, teraz następna opcja. Mamy możliwość przyciągania również do ścian. Przyciąganie do ściany jest bardzo podobne do przyciągania do krawędzi, z tym, że obiekt ustawiam sobie na dowolnej ścianie, gdziekolwiek bądź. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna ciekawa opcja. Jest taki guzik, który określa, że przyciąganie może następować do samego jakby siebie, czyli mesh może przyciągać się do swoich własnych wierzchołków. Żeby to pokazać, wstawię na scenę teraz plane'a. Tego plane'a podniosę troszkę i w trybie edycji potnę jego ściany tak, aby miał troszeczkę gęstszą geometrię. Teraz, aby było widać, co się dzieje w tym trybie, podzielę sobie ekran na pół i widok po lewej stronie ustawię tak, aby widać go było z góry. Przejdę do trybu edycji, może jeszcze zanim to zrobię, to połączę te dwa obiekty. Te dwa obiekty połączę przez Ctrl J i teraz one są wspólną siatką meszy. Zaznaczę tylko tą siatkę, która jest na górze i teraz jestem w trybie edycji tego mesza. I właśnie w tym trybie działa bardzo fajnie to przyciąganie do ścian. A więc, żeby to działało, włączę je. Mam tutaj przyciąganie i to jest przyciąganie do samego siebie. Tutaj mamy również projekcję. A na początku sprawdzimy przyciąganie do samego siebie. Przyciąganie do samego siebie jest bardzo proste. Jeżeli jest wyłączone, a przesuwam gdzieś tą swoją siatkę, to ona się oczywiście będzie elegancko przyciągała do ścian w jakimś innym, dowolnym obiekcie. Widać, że wykonuje skoki, przyciągając się na nich, przyklejając. Natomiast w ogóle nie reaguje na ściany, które są w swoim własnym meszu, w innej części siatki. Jeżeli włączę te opcje, w tym momencie to przyciąganie będzie mogło również następować i tutaj również widzę, że reakcja na ściany jakaś jest. A więc to jest reakcja na własną siatkę wewnątrz tego samego obiektu. Teraz, jeżeli dodatkowo jeszcze włączę projekcję indywidualną do różnych ścian, to wtedy mogę na przykład w osi Z wymusić, aby przyciąganie następowało pomiędzy wierzchołkami a ścianami lub wierzchołkami, które są w tej kuli, co powoduje, że deformacji ulegnie ten obiekt, który przyciągam. I będzie to zmiana globalna dla wielu wierzchołków. Żeby to zrobić, w tym widoku przesunę ten obiekt, ale w osi Z, fiksując dokładnie przesunięcie, no i wcisnę klawisz Ctrl. Spodziewam się, że za chwilę będzie widać efekt, nie jest on może najpiękniejszy, ale zrobię to tak, że ustawiam obiekt bez klawisza Ctrl gdzieś w tym miejscu i wtedy wciskam klawisz Ctrl. Następuje przyciąganie wierzchołków do wierzchołków wewnątrz samego siebie, wewnątrz tego mesza, jakieś tam. I wtedy, jeżeli kliknę lewym klawiszem, to jakby zaakceptuję to przyciąganie. Klik. I teraz mogę spokojnie, łapiąc za oś Z, wyciągnąć tego mesza po jego przyciągnięciu do kuli. Jest to fajna opcja, ponieważ pozwala na deformację obiektów za pomocą innych obiektów. No i jak widać już z mesza mam odcisk kuli, tak jak ona by do niego wpada. Mogę z tego później zrobić jakiś inny obiekt poprzez jego oddzielenie przez klawisz na przykład P i wybranie polecenia Selection. Już mam tutaj naczynie, w którym ta kula może przebywać. To jest tego typu opcja. Oprócz tego istnieją jeszcze inne możliwości. Jest na przykład coś takiego jak praca z objętością. No, objętość, jak wiadomo, jest to pewna przestrzeń zajmowana przez bryłę. Może teraz pokażę to na przykładzie tej kuli. Zrobię tylko, aby była większa, natomiast kostkę zmienimy na troszkę mniejszą. Gdybym chciał, aby ta kostka była przyciągnięta do objętości kuli, no to zwyczajnie wybieram sobie, żeby to było volume, przyciąganie obiektu aktywnego, albo centrum, albo najbliższego wierzchołka, to będzie chyba nawet najlepsze. I teraz naciskam G, kostka jak widać się przesuwa i teraz
klawiszem Ctrl zbliżam ją do kuli. I widać, że ona w tej kuli natychmiast się wpasowała. Pojawiła się w środku. Jeszcze raz. Ctrl. I jest w środku. I teraz to, co ta kostka robi w środku, to jest zwykłe ustawianie się. Ona się jakoś tam ustawia w taki sposób, aby możliwie mało wystawać. Więc zajmie mniej lub bardziej objętość tej kuli. No i to jest w zasadzie cała filozofia. Może to być przydatna opcja do umieszczania obiektów wewnątrz innych obiektów. Natomiast jest tu jeszcze jeden ciekawy guzik. Oprócz rotacji, która jest włączona, można ją wyłączyć, bo nie jest istotna, mamy także guzik, który określa, że ma być traktowany ten mesh, do którego przyciągam, jak mesh, który jest zamknięty. To ma znaczenie wtedy, kiedy mam na przykład jakąś dziurę w tej kuli. Usunę teraz kilka wierzchołków. I teraz, gdybym taką kostkę chciał przyciągać do tego mesha, no to wtedy z włączoną tą opcją Blender będzie zachowywał się tak, jakby tej dziury tu nie było. On będzie starał się tę dziurę zamapować, czy też zasłonić jakimiś takimi wirtualnymi, niewidzialnymi ścianami. I kostka będzie również do nich mogła się w jakiś tam sposób przyklejać podczas tego mapowania. Przy okazji warto zobaczyć, że jeżeli ja z tej kostki wychodzę, z tej kuli, przepraszam, to widzę tutaj bardzo silne drgania. No, można traktować to jako błąd, ale czasami jest taka sytuacja, że gdy kursor myszy jest daleko od kostki, to wtedy z klawiszem Ctrl wkładam tą kostkę do wnętrza obiektu, a później mogę ją czasami wyjąć. Akurat teraz widać, że to działa bardzo dobrze, ale nagrywam ten tutorial już czwarty raz i było poprzednim razem coś takiego, że kursor był przyklejony do kostki, dało się ją wyciągnąć. W każdym razie obserwujemy teraz prawidłowe działanie i nie ma się czym przejmować. Chciałem teraz pokazać jeszcze inną rzecz, która związana jest z tego typu operacjami. Na początku przywróćmy wszystko do standardowych ustawień i na trzeciej warstwie mam jakby sytuację, która będzie typowa podczas modelowania różnego rodzaju rzeczy, na przykład architektury. Otóż mam cztery symetrycznie rozmieszczone kuby. One leżą idealnie w siatce, a więc ich krawędzie boczne przecinają tę siatkę i mam pośrodku plane'a. To, co bym chciał, to wykonać skalowanie tego plane'a w taki sposób, aby wierzchołki plane'a dotknęły do krawędzi tych kubów. Można to zrobić oczywiście bezpośrednio w siatce, ponieważ obiekty na razie stoją idealnie równo i nie ma problemu. Ale właśnie, aby skomplikować całą sytuację, zaznaczę te obiekty i je przekręcę. W tym momencie tego typu skalowanie już nie jest takie proste. Nie wiadomo, w którym miejscu jest ta siatka. Poza tym kuby mogą być w różnych odległościach i to również może powodować problemy. I teraz, korzystając z takiej projekcji, zrobimy sobie, wykorzystując operację snappingu, przyciąganie eleganckie plane'a do tych kubów. A więc tak, na początku wchodzę do trybu edycji i naciskam klawisz S. Chodzi o to, aby tego plane'a przeskalować tak, aby dotknął do krawędzi. Oczywiście wykorzystam tutaj snapping i ten snapping będzie snappingiem do krawędzi. A więc wybieram sobie krawędzie, najbliższy wierzchołek, ponieważ najbliższym wierzchołkiem do tej krawędzi jest właśnie ten, który jest tu w górnym rogu. No i teraz naciskam klawisz S, klawisz Ctrl i znajduję krawędź, do której odbędzie się skalowanie. Lewy klik potwierdza tę zmianę. No już mam. Jest to bardzo proste, ale jest to też tricky, ponieważ czasami można troszeczkę się pogubić. Otóż jeżeli wybiorę jakąkolwiek inną opcję typu Center, Median, Active czy cokolwiek, w tym momencie skalowanie owszem zachodzi, ale jeżeli już z kontrolem złapię tą ścianę, to skalowanie nagle przestaje działać. Podobnie dzieje się w trybie obiektowym. Jeżeli skaluję w trybie obiektowym do krawędzi, nagle to skalowanie powoduje, że klawisz Ctrl powoduje, że zostaje w środku. Więc trzeba uważać, co ustawiamy. To jest jedna rzecz. Więc teraz zróbmy to skalowanie do krawędzi. I powiedzmy, że teraz chciałbym na przykład zrobić ekstruda i tego ekstruda podnieść do takiej wysokości, do jakiej te kostki sięgają. A więc dodałbym tutaj objętość w trzecim wymiarze jeszcze, ale tylko do tej wysokości, do kostek. Jeżeli teraz zrobię ekstruda, to ekstrud będzie ekstrudował się zgodnie z płaszczyzną, czy też z kierunkiem płaszczyzny. Bez żadnego problemu, a więc mogę go podnieść w osi lokalnej Z i zatrzymać na którejś z krawędzi. To jest podobnie jak w SketchUpie, gdzie mam ograniczenie przestrzenne edytowanego mesha do innych meszy. OK. Możemy zrobić teraz coś takiego, że na przykład przetnę dwoma cięciami tego mesha i przeskaluję go do momentu, w którym w osi Y, jak widać, powiedzmy sobie, że w osi Y, będzie to skalowanie rozciągało ściany do szerokości tych kostek. OK? Wtedy powstanie tutaj coś takiego w postaci takiego jakby pogrubienia czy czegoś. Ale proszę zauważyć, że oś Y w tym momencie nie jest zgodna z tym moim meszem.
Jeżeli spojrzysz w widoku z góry, no to oś Y to jest ta w tej chwili pionowa zielona oś. Jeżeli nacisnę S oraz Y, to skalowanie nie da mi dobrego kształtu, będzie deformowało mi moją bryłę. To nie jest to, o co chodzi. Dlatego trzeba tutaj zmienić coś takiego jak widok projekcji, czy też orientację przestrzenną swojego manipulatora. Teraz ten mój manipulator jest w trybie global. Jeżeli zmienię ten tryb na local, wtedy ustawiony jest on wewnątrz, czy też według współrzędnych lokalnych dla obiektu. One przypadkiem się zgadzają mniej więcej z globalnymi osiami układów współrzędnych i takie współrzędne lokalne mogę wykorzystać. Z tym, że jeżeli będę skalował i nacisnę sobie S, a później X, czy też Y, to Y jest nadal orientowany według globalnej osi. Aby uzyskać orientację według osi lokalnej, muszę jeszcze raz ten Y nacisnąć. I teraz mam oś lokalną. No i teraz wykorzystuję snapping poprzez klawisz Ctrl, no i wybranie krawędzi, do której chcę rozciągnąć obiekty. Wystarczy zrobić to w ten sposób i już mam idealnie rozciągnięte wszystko jak trzeba. W ten sposób mogę próbować budować różne skomplikowane kształty, ustawiać obiekty jeden na drugim, na przykład dopasowywać do połowy i robić mnóstwo różnych operacji, które znane są na przykład z AutoCAD-a. Myślę, że ten materiał będzie można później rozszerzyć o jakiś przykład edycyjny konkretny. No ale na razie myślę, że to wystarczy. Dziękuję za uwagę.